Cześć, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Rivals. Będziemy dzisiaj grać Bugatti Veyronem, tak jak obiecałem. Jest to wersja Super Sport i naprawdę niezły jest to koks, tym bardziej, że jest to ulepszona wersja policyjna. I wiecie co? Mam dzisiaj do wykonania proste zadanka w zasadzie. Ale ten odcinek poświęcę właśnie tylko i wyłącznie temu modelowi. Mam nadzieję, że nie będziecie źli na to, że po prostu będę jeździł tylko Bugatti Veyronem, a nie przesiądę się do następnego auta. W każdym razie Bugatti Veyron moim zdaniem lepiej prowadzi się od Hennessey'a Venoma, którego też wam pokażę. Przynajmniej dla mnie. Okej, ale dosyć gadania. Chodźmy coś zrobić, rozwalić, jakiegoś przestępcę złapać. Okej, jestem już na miejscu. Pamiętacie tego Hot Pursuita? Tutaj miałem problem ze zdobyciem, z ukończeniem tego pościgu. Na końcu był jakiś tam koleś, który mi po prostu zwiał, ale gwarantuję wam, że jadąc Bugatti Veyronem takiej sytuacji nie będzie. W każdym razie musimy zdobyć srebro w dowolnym wydarzeniu. Znowu przejechać łączną odległość skoków na 686 metrów i zdobyć 10 tysięcy punktów. Mi się wydaje, że już coś takiego robiliśmy. Nie zapisało mi tych, proszę was, zadań? Nie wiem. Ale myślę, że to jest po prostu zadanie dla wersji tajnej pojazdu albo dla prewencyjnej. Lub po prostu takie zadanie, którego nie robiłem, a jest ono całkiem podobne do tego poprzedniego. No dobra, Bugatti Veyron, widzicie, że to już jest koksu. Dogania moich przeciwników, rivalsów, bez problemu. Proszę was uprzejmie. To będzie naprawdę... Znaczy... Oh! Zobaczcie, jak się mapka nie doczytuje. Proszę was uprzejmie. No ale to jest tak zawsze po uruchomieniu rivalsów. Gra się po prostu musi rozbujać, jak ja to mówię. Przynajmniej na moim komputerze, na szybszym komputerze, takie rzeczy się po prostu nie zdarzają. Wow. No dobra. Co my tu mamy? Fujar, chodź tu. Pojedziemy sobie skrótem. Nie wiem, gdzie ta trasa dokładnie prowadzi, ale wydaje mi się, że zaraz będzie trzeba fajnie. Będzie trzeba skręcić w prawo. Nie, prosto. O, fuck. No to wspaniale. Dobra. I tak sobie damy z nimi radę. Spokojnie. Już wiem, gdzie ta trasa się kończy. Także mam tą presję i nie wiem, czy zdołam ich wszystkich złapać. Ale myślę, że dam radę. Bugatti Veyron naprawdę bardzo fajnie ramuje. Ja go tu zachwalam, zachwalam. Zaraz się okaże, że nie ukończę tego wyzwania. Będzie fajnie po prostu. Lepiej stację zahaczyć. Tylko nie lagi. Dobra, jeden się wykraczył. Jeden już jest mocno uszkodzony z tego co widzę. Właściwie jest tylko na dotyk. O, proszę bardzo, załatwiony. Ten też, o, lany. No i dobra, załatwiony. Raz ten. Chodź. Zostało jeszcze chyba tylko dwóch typków, zdaje się, ale nie jestem taki pewny. Teraz ja cię tutaj. Chodź! Ale miałem powiedzieć brzydkie słowo, ale walło. Dobra, jeden załatwiony i został tylko ten Ferrari. O, żeż, ale cwaniak. Dobra, za chwilkę będziemy na autostradzie, to pokażę wam, co ten Bugatti tak naprawdę potrafi, chociaż widzicie, że przyspieszam naprawdę niesamowicie. O, źle go uderzyłem. Chciałem w bok, no ale nie wyszło. Dobra. Uwaga. O, jeszcze jeden jest, cholerka. Ale spoko, może jakoś się... ależ pędzi! Ja cię nie pierdzielę, widzieliście jak mi wyprzedził?
chyba na turbo jechał. No i znowu zdobędę srebro! Masakra! Ile on tam? Ja go chyba ani razu nie uderzyłem nawet. Nie, coś tam ma odebrane. Widzieliście to? Tam była meta. Niesamowite, tu była meta. W ostatniej chwili, o rany. Udało się. Powiem jak z tego trainera Butterfielda. Jak przejechałem przez sklep, nie wiedziałem, że to możliwe. Samo tutaj. Nie wiedziałem, że to możliwe, że jeszcze uda mi się typka tutaj ładnie zgwałcić. No ale jakoś poszło. No dobra, czyli mamy już... O, znowu skoki trzeba zrobić, ale powiem wam, że jeśli chodzi o skoki, to Bugatti Veyron od części Need for Speed Most Wanted po prostu wymiata i leci w kosmos jak jakaś parówka. Dlatego trzeba sobie poszukać jakiejś konkretnej skoczni i zdaje się, że... Już znam mniej więcej mapkę na tyle, aby... O, tu jest nawet skocznia. Dobra, no to się rozpędzimy do czterech pak i sobie wyskoczymy tam. Zobaczymy, co ten Bugatti potrafi zrobić z takiej małej skoczni. W każdym razie, gdzieś one są tu jeszcze porozmieszczane. Tych skoczni jest tutaj znacznie mniej niż Need for Speed Most Wanted. Ale też można sobie poskakać, nie ma problemu. Znaczy, do czterech pak to się nie rozpędzę chyba, ale gdzieś około takiej prędkości myślę, że spokojnie osiągnę. Dobra, tutaj jest chyba gdzieś ten skok. 359 i pokonałem kogoś rekord. Także Bugatti w stosunku do McLarena F1 dużo dalej leci, to znaczy nie przyciąga go tak do ziemi jak F1. Dobra, tu po prawo nie ma żadnej skoczni, prosto zresztą też nie. Co, jedziemy znowu na most? Nie chce mi się tam skakać tak naprawdę. Są jeszcze inne skocznie, które chciałbym wam pokazać i na których można spokojnie nabić punkty. Już wiem, gdzie pojedziemy. Niestety musimy zawrócić. Przy okazji, o tym razem już na pewno się rozpędzę do maksymalnej prędkości Bugatti Veyrona. Już niewiele zostało nam do wykonania skoku. Prawie się rozbiłem. No dobra, udało się. Patrzcie, ja nawet nie muszę używać nitra. Bugatti spokojnie rozpędzi się sam do 400 km na godzinę. Co prawda jadę trochę z górki, no ale w życiu nie zawsze jest pod górkę, wierzcie. Pyk, pyk. Zobaczcie. 415. I nitro. 14. Salo. Powiem wam, że Agero da się więcej osiągnąć. Agero R 2013 czy Hennessey'em Venomem, ale też wam... Oh man! To też wam pokażę, także spokojnie. Dobra, teraz skoki. Wykrywamy. Skoki są na wprost. Skoki są po prawej stronie, ale na wprost też są fajne skocznie. I sobie tam pojedziemy. W zasadzie lubię grzać autostradą. Popatrzcie, jak tutaj się łatwo wymija samochody ruchu ulicznego. O, teraz mogę wam pokazać, jak szybko jadę. Bo skręcanie jest naprawdę dużo, dużo fajniejsze tych samochodów. I pyk. Zaliczone. Czas jechać na posterunek. Dobra, posterunek. Szukamy cię. Najbliższy posterunek jest 2,3 km przed nami. Jedziemy. Tu trzeba skręcić, ale można pojechać tu i będzie szybciej. Jakiś kobalt mi zajechał drogę. Co ten normalnik Need for Speed laguje?
tak, że nie można grać, ale pogramy. Nie jest tak tragicznie jeszcze. Grunt, że w ogóle chodzi. Niektórym osobom w ogóle nie chodzi ten Need for Speed. Także tym się pocieszam. Okej, wykonaliśmy sobie zadanko pięknie. No. Czas wybrać inne zadanie. Postępy w karierze. Zadanie poziom 3, poziom 4. I co tu mamy? O, już coś innego. Trafienie technologią pościgową razy 2 srebro w Hot Pursu. Tak, 10 tysięcy punktów do zdobycia. Nie ma problemu. A następna będzie z... uderz bokiem 10 lajdowców. Kurczątka. Chyba wiem, co to za zadanko będzie, ale zobaczymy. Okej, wybraliśmy sobie zadanko. Mamy do przejechania znowu Hot Pursuit Sud. Mój ulubiony tryb, dlatego że jest najciekawszy. Właściwie ja na gram dużo na rajdowcy, ale na policjancie też grałem bardzo dużo. To jest właściwie pierwsza kariera, jaką przechodziłem. I tu nie mam większości wyścigów przejechanych. A właśnie na rajdowcy mam wszystkie te wyścigi zaliczone ładnie. Prawie wszystkie, a większość chyba. Brakuje tam dosłownie kilku, mniej niż 5. A tutaj jest ich sporo. Ale wiecie co? Zacząłem właśnie karierę policjanta ze względu na te najszybsze pojazdy, żeby pokazać je wam prędzej. W każdym razie na rajdowcy jest jeszcze tryb turbo, który daje nam takiego powera, że normalnie szkoda gadać. Aha, dobra, mam technologię. Pyk, to zaliczymy bardzo szybko, to się tam rozkracz. Wow, widzieliście to? No dobra, zostawił sobie kupę, ale nie trafił. Gonimy fujarę. Patrzcie, ona mi nie ucieknie, nie ma szans. Wow, gdzieś ten słupek. Ja nie, bym go ominął, może jakoś. W każdym razie z przodu jest dwóch typków. Trzeba ich... Ach, chciałem go tak na trafika, wiecie. Ale się nie udało. Cóż, nie zawsze się udaje. Ale się teraz udało. Nie, fajnie. Dobra, jeden zaliczony. To było proste. Nie dałem mu szans po prostu, no ale... Tak to bywa w życiu. Za mną jest jeszcze kilku typków. Ale zawsze ja się zajmuję tymi z przodu, bo oni zawsze kokrzą sobie i myślą, że się im nic nie stanie, ale się mylą. Wow. Cześć. Ty co tutaj robisz, Aventador? Ej, co ty tu? Co wy tu kombinujecie, ludzie? A te, tak. Wszyscy chcieli sobie pojechać z krótami, zobaczcie co się dzieje. Zatrzymajmy sobie jednego typka. Ej, co ty się kurde wyprawia? Wszyscy... Wszyscy się rozbijają, god damn it. Ej, no nie. Ej, zobaczcie co się kurde to dzieje. Ej, ja na nich sobie spadnę. Czekajcie, co się tu kurde. Ej, naprawdę, czegoś takiego jeszcze nie widziałem w tej grze, jak gram w nią już jakiś czas. Ej, nie! Wow! Nie no, dzisiaj odcinek naprawdę będzie bardzo ciekawy. O, jeden jakoś się. Co? No dobra, myślę, że jak pojadę dalej, to oni gdzieś tam się jakoś jakimś cudem zrespawnują i... ogólnie pojadą dalej. No, wspaniale. Ej, a co się to w ogóle dzieje? What the... No co jest? Co jest do cholery? No nic, gonię tamtych z przodu. Ale co? Masakra. No nic, tego jeszcze, czegoś takiego jeszcze nie widziałem po prostu w tej grze, jak gram. Oni są już strasznie uszkodzeni, a ja mam straszne nagi, nie wiem, co tu się w ogóle wyprawiało. Zobaczcie, jak oni dziwnie teraz jeżdżą. O rany.
Dobra, trafię go z takiej odległości. Nie, jest daleko jeszcze, ale teraz trafię. Proszę was uprzejmie. I mamy... Ej, ale no nie patrzcie, mają cały pasek zjechany. W sumie przydatny bug, co nie? Ale mogli do niego sobie wjechać wcześniej. I już, zobaczcie, mamy wykonane następne. Na jednym pościgu wykonaliśmy wszystkie zadania Bugatti Veyron. Czy to nie jest piękne? Chodźmy na posterunek, weźmy sobie kolejne zadanko. W międzyczasie posłuchajcie, jak Bugatti Veyron śmiga. Znaczy, chodzi, brzmi. No także jak mówiłem, ten samochód jest bardzo szybki i naprawdę robienie nim jakichkolwiek wyzwań policyjnych jest po prostu łatwizną. Chociaż te zadania są właśnie dla tych pierwszych leveli, prawda? Pięknie ukończyliśmy, sobie... Uuu, odblokowałem jakiś samochód. No, no. Pięknie ukończyliśmy sobie zadanko. Teraz czas zrobić następne i to jest patrol. Ciek. Teraz samochód mamy już odpowiedni i co mamy zrobić? Mamy staranować 10 rajdowców. Czyli tylko ich zepchnąć, to będzie naprawdę łatwe. Tylko 10 różnych rajdowców, zgadza się? Dobrze! To nie będziemy robić wyzwania, nie pojedziemy znowu Hot Pursuit, a tylko weźmiemy sobie, pojeździmy po jeździe dowolnej i zapolujemy. Zacznijmy sobie tu. Pięknie. I szukamy jakichś ofiar. Gdzie tu jest najbliższa ofiara? Jest przede mną. Jedziemy. Zobaczymy, co gra rozumie przez staranowanie. Czy mamy go po prostu zepchnąć, czy całkiem rozwalić. Teraz się okaże. Czyli trzeba całkiem rozwalić 10 rajdowców. W takim razie to będzie dosyć długie zadanko, ale spokojnie damy sobie radę też z tym. To jest Veneno. Veneno jest bardzo szybkie. Fajnie się prowadzi i z tych szybszych pojazdów dla rajdowców jest chyba czołgiem, bo przy zderzeniu nawet czołowym z policjantem po prostu się nie rozwala. Na przykład Ferrari Enzo bardzo fajnie skręca, ale z kolei przy zderzeniu nawet z kępkiem trawy samochód się po prostu rozwala. Tu mamy Aventadora, musimy go... Take him down. Oni się chyba między sobą ścigają, nie wiem. Ale... mnie to gówno obchodzi tak naprawdę. Ja mam ich tutaj załatwić pięknie. Lecimy, lecimy. Koguty mnie wkurza. Ej, ej, ej. Gdzie ty tam? Suspected Racer. Czyli oni mogli sobie gdzieś zawrócić, cholerka. A to niedobrze. A ja nie mogę tam do nich wrócić. Chyba, że mogę. Nie, już nie mogę. No, 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 fajnie. Uciekli mi. Ale leci sobie muzyczka, jest fajnie. Zajebiście po prostu. No, uciekli mi. Nie wiem, po co ja tutaj skoczyłem. Wybiło mnie gdzieś tam, kurde, w kosmos. Gdzie jest najbliższy przeciwnik? Zobaczmy sobie. Najbliższy przeciwnik jest właśnie tutaj. Kurde. To są te dwa gnojki, oni się między sobą gdzieś tam ścigają. Oczywiście to są... najechałem na minę. Oczywiście to są... gracze komputerowi. Ale... też możemy ich załatwić. Tak. Pyk! Ej. Gdzie wy typki jest? Dobra, widzę cię. Ale on jest chyba rozwalony. Pozostali podejrzani. W liczbie 1. I gdzie on do cholery jest? Dlaczego? Gdzie oni do cholery są?
Oh man, mam 10 rozwalić. Minęło już trochę czasu, a ja jeszcze ani jednego nie dopadłem. W zasadzie nie wiem, co gra rozumie przez staranowanie. Czyli mam go zepchnąć tak, żeby się rozwalił, czy jak? Dobra, widzę tego gościa. Pojedziemy sobie pięknie tutaj skrótem. Jakoś go dorwiemy, chyba. To jest bodajże to nieszczęsne weneno. I już ma pełny pasek gnojek. Musiał się gdzieś natankować. Nie, to jest fujara. Co to do cholery jest? To jest P1-ka. Dobra, tu już jest inny gościu. Wyłączymy koguty. Będziemy taki naprawdę undercover. Eww. No to to rozumiemy przez... Przez staranowanie, rozumiem. Czyli nietotalne rozwalenie gościa. Czyli mam... Ale mamy go tak zepchnąć przy takiej prędkości, żeby, proszę was, wyleciał gdzieś w kosmos. Ale to bardzo dobrze, że mamy teraz pole elektrostatyczne, czyli te takie pioruny pod samochodem. Dzięki temu możemy łatwo właśnie kogoś zepchnąć. Problem jest taki, że trzeba osiągnąć dużą prędkość. Mamy stację. Wspaniale. Naprawimy sobie Bugatti Veyrona. Oj, coś czuję, że ten odcinek będzie naprawdę bardzo długi. No ale mam nadzieję, że nie będziecie się ze mną nudzić. Ze mną w duecie z Bugatti Veyronem. Ej, co jest? Cały czas te trafole rozwalam. No nie. Nie mam. Dobra, jest. Spadać na mnie. No nie. Dobra, ja nie chcę cię łapać. Jedź, koleś. Jak pojedziesz, to będę mógł cię staranować. Jesteś tu. Pięknie. Teraz masz zadanie. Rozpędź się. A ja następnie cię zepchnę tak, żebyś się rozwalił. I zaliczy mi pięknie zadanie. Patrzcie, co tu się do cholery dzieje. Powiem wam, że Veyronem wbrew pozorom bardzo fajnie się skręca i driftuje. W porównaniu na przykład do Hennessey'a Venoma jest tu niebo lepiej. Dobra, mamy tu typków dwóch. Oni oba mają przebite opony. I zobaczcie, co się dzieje. Nie zaliczyło mi zadanka. Co wy na to? Nie wiem, o co chodzi. Staranowali. Co mam zrobić do cholery? Zobaczcie, widzicie? Pioruny, o. Mogę wam pokazać w zwolnionym tempie, co i jak. Nie. Ja chyba nie ukończę tego zadania dzisiaj. Nie wiem, o co chodzi w nim. To jest najgorsze. Czekajcie. O, już chyba wiem. No, fajnie, zabił się. No co za głupie kutasy. Musieli mi go załatwić. Róbcie blokady drogowe, jak tu nikogo nie ma, gamonie. Jezus. O! Już wiem jak! Wiem, o co chodzi z staranowaniem! Odkryłem to! Trzeba w dużej prędkości wjechać w typka! Patrzcie, jakie to proste! 3, już! Wow! Trzeba uderzyć w tył samochodu. Ale jestem naprawdę... Powiem jak Kubuś Puchaty. Mój rozumek jest małych rozmiarów. I trudne zadania mnie martwią. Ale... Damy sobie radę. Prawda? Dobra. Jedź ty. 4. No kurde, wystarczy leciutko go dotknąć. I wcale nie musi być to unikalny, proszę was. Spadaj. No. Mój gościu mnie rozpieprzył.
Mój gościu. Ach, ale... O, men, nie pieprzcie, że nie zalicza mi zadania. W sensie skasuje mi tych, co już robiłem. No nie, kurde, nie mogę z innymi po prostu grać z tymi policjantami komputerowymi. Oni mi na dobrą sprawę tylko i wyłącznie przeszkadzają, do cholery. I zobaczcie, nie ma żadnego kutaska wokół mnie. Cholera jasna. Nie, no jest przede mną, dobra. Może się jakiś w międzyczasie też pojawi. W każdym razie fajna muzyczka leci. Policjant, kurde, fuck you. Rozwalili mnie, no co za dziady pieprzone. Ach, no dobra, ale zadanko wygląda na to, że mamy już w połowie zaliczone. Dlatego nie ma się co smutasować, trzeba działać. Bugatti Veyron nam... niepotrzebnie mapkę otwierałem, bo tutaj przed sobą już mam pierwszą ofiarę. W zasadzie którąś z kolei. Szóstą w zasadzie. Musimy go stuknąć 5 razy, nie rozwalając go. Oj, przepraszam, no Bugatti Veyron jest chyba jednak za ciężki. P1 poleciała sobie. No dobra. Zaczyna się robić noc i ten się rozwala oczywiście tu. Gdzieś tam sobie zawróci. Co za... No Johnny, nie. Oczywiście muszę uderzyć go w pupkę. Już nie mam podejrzanego znowu, bo pojawiły się te cioty i by mi przeszkadzały, ale już mamy tutaj kogoś innego. I zdaje się, że odwrócił się do mnie pupką, dlatego go tutaj... Raz. Chodź tu. Pokażę ci, co potrafię. Jesteś moim rivalsem. 8. 9. 10. Yeah. Mam cię w dupie teraz. Nie chcę mi się na ciebie ścigać, ofiaro losu. Jesteś tak żałosny, że nie opłaca się marnować na ciebie czasu. Nie jesteś moim rivalsem, koleś. Spierdzielam od ciebie. Kurde, jakaś ofiara następna. Oni nie mają szans, Bugatti Veyronem. Tak jest. Tu jest już postelunek. Wjeżdżam na postelunek. Zaparkowałem. Wspaniale po prostu. No, nie zaliczyło mi. Okej, mam. No i podsumowując dzisiejsze zmagania, wykonałem sobie pięknie chyba level 4, jeśli chodzi o zadania do wykonania. Listy prędkości, czy whatever, jak to się tam nazywa. Odblokowałem BMW M6, paskudny samochód, ale mamy do wykonania jeszcze później, no, 5 poziom, czyli 5 już robimy. Pyk, uderz bokiem, 4 rajdowców, super. Bugatti Veyron, super samochód. W tym odcinku podsumowując, zauważyliście wiele ciekawych bugów. No, ten z wyskocznią mnie totalnie zaskoczył, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. No ale jest to błąd po prostu w programowaniu, nie wiem, te cyferki jakieś tam ktoś źle powpisywał i ci wrogowie tam się porozpierdzielali. No ale ja z tego skorzystałem i... wykonałem to zadanko. Fajny był pierwszy pościg, gdzie rozwaliłem Veneno przed samą metą. Tego się naprawdę nie spodziewałem, tym bardziej, że gościu miał połowę energii. Także to było ciekawe. No cóż, mam nadzieję, że miło spędziliście chwilę ze mną. I następnym samochodem, jaki będziemy tutaj tylać, jest Agera? Myślałem, że Hennessey, ale jednak Agera. Agera jest szybsza od Bugatti Veyrona, to znaczy... może osiągnąć wyższą prędkość maksymalną. I Agera pokażę wam już w następnym odcinku, a tymczasem dziękuję wam za wyświetlenie, trzymajcie się, na razie, hej!